Moja przyjaciółka Carol Wilson była pełna życia. W szkole średniej byłyśmy nierozłączne. Śpiewałyśmy razem w chórze. Uczyłyśmy się niemieckiego, zwiedzałyśmy urocze miasta i piłyśmy wyborną czekoladę. Opiekowałyśmy się dziećmi na letnich kampach. Nigdy nie przepuszczałyśmy okazji, żeby pogawędzić przy basenie z innymi wychowawcami, chłopakami. Carrie była pełna życia. Ale pewnego deszczowego letniego dnia życie Carrie zostało przerwane, gdy w jej samochód uderzyła ciężarówka. Teoretycznie wiedziałam, że każdy kiedyś umrze, że tylko Bóg jest nieśmiertelny. Ale i tak nie mogłam w to uwierzyć. Nie mogłam uwierzyć, że jej imię pojawiło się na tablicy w domu pogrzebowym. To nie mogło się tak skończyć. Wyglądała tak, jakby zasnęła. Ktoś powinien jej dotknąć, wymówić jej imię lub obudzić ją pocałunkiem prawdziwej miłości. Carrie była spokojna, tylko my zmagaliśmy się z bólem rozłąki. Cieszę się, że Carrie nie musiała patrzeć na swoich płaczących rodziców, wstrząśnięte rodzeństwo i niedowierzających przyjaciół. Cieszę się, że we śnie oczekuje księcia Jezusa, który przyjdzie z donośnym okrzykiem, aby ją obudzić. Jezus był jej życiem, jej prawdziwą miłością. Oczekuję już poranku zmartwychwstania.